Cześć, tu Maja z Centrum Nauki Kopernik. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej naukowej bajce. Wczoraj zaczęła się kalendarzowa jesień. Jest jeszcze ciepło, ale w przyrodzie można już znaleźć pierwsze oznaki jesieni. Tak się składa, że w kopernikowym dziale krasnoludków pracują Julian i Zosia, którzy są wielkimi miłośnikami tej pory roku. A jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego, posłuchajcie ich opowieści. Zosia i Julek nie byli zwykłymi krasnoludkami. Kiedy inni wzdychali smutno przy pierwszych powiewach jesiennego wiatru, w nich budziła się radość. Kochali tę porę roku. A dlaczego? Bo mieli z nią mnóstwo wspaniałych wspomnień i skojarzeń. A z czym Wam kojarzy się jesień? Z dywanem kolorowych liści? Z kasztanami? Z szyszkami, z żołędziami, z ciepłą herbatą, czy może z jabłkami i zapachem szarlotki? Z zimnem, deszczem i nudą, stwierdzili przyjaciele naszych bohaterów. Co to, to nie? Zosia i Julek postanowili udowodnić swoim przyjaciołom, jak bardzo się mylą i zabrali ich na wspaniały jesienny spacer. Chcieli przede wszystkim pokazać im, że jesień jest niezwykle ciekawą porą roku. Pozwala odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących zjawisk w przyrodzie. Na przykład, dlaczego drzewa liściaste zrzucają liście? Wystarczy zrobić eksperyment. Jedną gałązkę liściastą i jedną iglastą ustawić na słońcu, a drugą wsadzić do zamrażalnika na 24 godziny. Po tym czasie wyraźnie widać, że iglasta gałązka świetnie poradziła sobie z zimnem w przeciwieństwie do liściastej. Liście mają w sobie dużo wody, dlatego mróz może je łatwo uszkodzić. Właśnie dlatego jesienią, aby uniknąć uszkodzeń, drzewa liściaste wchodzą w okres spoczynku. Jesień to również czas rozsiewania nasion. Ekspertami w tym zakresie są szyszki. Wiedzą, że kiedy jest wilgotno, ich ziarno nasiąka wodą i ma dużo mniejsze szanse na to, że wiatr przeniesie je gdzieś dalej. Dlatego w kontakcie z wodą zamykają się. Jesienią nie trudno natknąć się na żołędzie. Zosia i Janek wrzucili je do wody i ze zdziwieniem stwierdzili, że jedne z nich toną, a inne nie. Czy wiecie dlaczego? Odpowiedzi napiszcie proszę w komentarzach. Ale wróćmy do naszego spaceru. Zosia i Janek bez trudu przekonali swoich przyjaciół, że jesień to również idealna pora na rozwój umiejętności artystycznych. Wystarczy trochę liści, kredki i jesienne arcydzieła gotowe. Jednak najpiękniejsze kolory kryją się jesienią pod naszymi stopami, w liściach. Co to za kolory? Żeby się tego dowiedzieć, Zosia i Julek wykonali z przyjaciółmi prosty eksperyment. Zebrali trochę żółtych, czerwonych i zielonych liści, posegregowali je, rozdrobnili, zalali alkoholem i odstawili w ciepłe miejsce. Po godzinie do zabarwionego alkoholu wsadzili papierowy ręcznik. Po kilku godzinach na papierze dostrzegli paski kolorów. Okazało się, że w zielonych liściach jest również kolor czerwony, żółty i pomarańczowy. Podobnie w pozostałych liściach znaleźli również inne barwniki. A metoda, którą zastosowali, nazywamy chromatografią. To wiele tłumaczy. W końcu w liściach znajduje się chlorofil, który barwi je na zielono. Kiedy nadchodzi jesień, jest mniej słońca, w liściach jest również mniej chlorofilu i ujawniają się inne kolory, które były w nich przez cały ten czas. Zachwyceni tym eksperymentem, nasi bohaterowie postanowili chwilę odpocząć
i schrupać to, co jesienią jest najsmaczniejsze, czyli jabłka. Zanim jednak to zrobili, wykonali jeszcze prosty eksperyment. Jedną z ćwiartek skropili sokiem z cytryny, jedną zamknęli w pudełku, a jedną wstawili do zamrażalnika. Następnego dnia porównali ćwiartki. Okazało się, że to właśnie sok z cytryny najlepiej chroni jabłko przed brązowieniem. Jabłko jest również świetną zabawką edukacyjną. Co prawda z samego soku jabłkowego ciężko jest zrobić bańki, ale wystarczy odrobina mleka i zabawą nie ma końca. A kiedy nasi bohaterowie schrupali ostatnie jabłko, pamiętali oczywiście, żeby nie wyrzucać ogryzka. Wydłubali z niego nasionka, wrzucili do szklanki z tabletką musującą i po chwili mogli już obserwować przepiękny taniec nasion. Jesień potrafi być też naprawdę roztańczona. Ale najciekawszy eksperyment nasi bohaterowie zostawili na koniec. Poprosili swoich przyjaciół, żeby zebrali korę z drzewa, pod którym znaleźli najwięcej kasztanów. Wystarczyło wrzucić ją do wody, oświetlić lampą ultrafioletową i podziwiać piękny, świetny spektakl. Dzięki tej opowieści Zosia i Julian zachęcili swoich przyjaciół z kopernikowego działu krasnoludków do wielu jesiennych spacerów. Mam nadzieję, że Was również do tego zachęcili. A tymczasem życzymy Wam wspaniałego eksperymentowania i do zobaczenia w następnym odcinku.